Cześć, jestem Kamil, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kamera znowu z telefonu i znowu skierowana ku górze, ponieważ tu wczoraj pojawiła się plama. Taka. Więc jest to druga awaria dachu w przeciągu miesiąca. Właściwie to w tym miesiącu. Tutaj mamy ślady po pierwszej, a nie widać. Na telefonie jest trochę za słaba jakość. Tutaj może o, tak się spróbuję nie ruszać przez chwilę, widać taką plamkę. Mój dach nie jest w najlepszym stanie. Wczoraj była niesamowita ulewa, naprawdę. Było tak źle, że no jakby nasilenie deszczu było takie samo jak przy poprzedniej awarii, natomiast trwało to dłużej. I pojawiła się nowa awaria. Więc dzisiaj znów zabieram Was na strych w celu po pierwsze postawienia kalfasu, wiaderka, jakiejś miski pod miejsce, gdzie lała się woda, no bo co innego mogę zrobić w tej chwili. A wszystko dlatego, że wczoraj po tej ulewie sprawdzałem i miało już w ogóle nie padać przez następne 10 dni. Po czym po godzinie znowu zaczęło padać. I dzisiaj rano, jak sprawdziłem prognozę, to dziś też ma padać. I nawet dostałem już alert, że będą ulewy. Okej, gorąco jak nie wiem co. Jeszcze raz pokażę Wam stan w ogóle dachu, tak na pierwszy rzut oka, co widać. Po czym przejdę się ze śrubokrętem, podstawię tą michę, pokażę Wam, gdzie się wszystko problemowało. Tu widać, bardzo ładnie widać właśnie, a może nawet przymknę drzwi, żeby nie było za dużo światła z zewnątrz. To przymknę lekko drzwi, o, nie za dużo, bo drabina nie pozwala. Teraz widzimy bardzo wyraźnie otwory, a jeszcze lampa jest. O, teraz zobaczcie, jak pięknie widać, ile jest takich małych dziurek na całym dachu. I przyznam szczerze, że tędy woda się leje, co widać tutaj nawet takie ślady wody na tej dachówce, natomiast ona nigdzie tu nie kapie, tylko wlewa się na tą dolną dachówkę i spływa dalej w dół. Mimo wszystko jest to miejsce potencjalnego problemu, jakby na to nie patrzeć. Przejdziemy kawałek dalej. Tu widać jeszcze więcej. Coraz więcej. Jakby wiem, że te szczeliny są normalne i one będą i tego się nie pozbędziemy. Natomiast tam obok gniazd os jest dziura po prostu. Tu jest dziura po prostu w dachówce. Pięknie to widać. Gdzieś jeszcze była. Bardzo dużo jest takich malutkich dziurek jak tu czy tu. Co tu widać, bardzo ciekawe, nie? Dobra. A! Kurde, nisko tu, jak nie wiem co. Otwieram z powrotem wrota, żeby trochę więcej światła wpadło. I teraz biorę swoją lampę warsztatową, odpalam i możemy iść z miednicą robić dziadostwo. Przy okazji powiem Wam, że nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak znalazłem oparte o komin dachówki, to okazuje się, że z drugiej strony też są. Natomiast wszystkie są zniszczone. Wszystko jest już, jakby te dachówki z tej strony, wydaje mi się, że ktoś je tutaj dawał, bo już były demontowane. Już to było po naprawie. I teraz pokażę Wam miejsce, gdzie jest uszkodzenie. Ponownie bez światła chyba. Ok, teraz tu widzicie pęknięcie dachówki. Przez nią nie widać. Ona była naprawiana. Tutaj jak zgaszę światło, to nie widać, żeby prześwitywało coś. Natomiast ona była naprawiana od drugiej strony. Tu widać beton, który się, cement, który spływał w dół. To po prostu nie działa. Przy mocniejszych ulewach nie działa. I w tym miejscu, o,
Tu widać nawet taki dołek, jak wykapało. W tym miejscu przecieka to wszystko i pojawia się u mnie na suficie. Więc odgarniamy ten cały syf. Ktoś w komentarzu kiedyś powiedział, że to jest raj dla alergika, to miejsce. I racja. Jestem alergikiem, wiem coś o tym. No dobra. I jedno, co mogę od razu powiedzieć wam, to wczoraj patrzyłem, tu nawet widać kolorek biały, piękny, który pleśń. I to drewno jest, nie wiem, czy będzie widać, miękkie. Zobaczcie, nie wiem, czy wodę tu zobaczycie. O, miękkie. O, teraz widać. Nie dość, że miękkie, to jeszcze zgnite. Tu też kiedyś sielało, co widać, ale jakoś to zostało naprawione. To jest twarde. Tutaj zresztą też już jest twarde. No tylko ten odcinek po wczorajszej burzy. A więc teraz ja biorę swój śrubokręcik z kieszeni i wszędzie próbuję go wbić. Dobra, jeszcze oczywiście powiem komuś, kto się zna, żeby tu przyjechał i to sprawdził wszystko. Na pewno czeka nas odcinek z czyszczenia, ale mogę wam już teraz powiedzieć, że bankowo jest no nie najlepiej. Jeżeli chodzi o więźbę, część elementów jest naprawdę w świetnym stanie, nic się z tym nie dzieje, ale jest kilka takich, tych skrajnych przede wszystkim, gdzie jest dramat. I w ogóle żałuję, że wcześniej nie przeszedłem, znaczy wcześniej też nie widziałem takiej potrzeby, nie znałem się na tym aż tak, ale powinienem był przejść tutaj i popatrzeć na niektóre rzeczy, na przykład na to, że ktoś poupychał szmaty w międzydachówki. Nie wiem w jakim celu, może dlatego, że przy tym syfie i słabym świetle nie widać tutaj wszystkiego. Przez te szmaty nie widać, jak źle jest i dzięki temu nie zauważyłem, że tutaj no, te dechy niektóre są po prostu te grube, co to jest? Wiem, że te to są łaty, te cienkie, a to są, nie pamiętam, dzisiaj rano pamiętałem, to niektóre z nich są do wymiany. Jak na przykład tutaj, najgorszą wam pokażę. Najgorsza jest tu i tu chyba nawet nie muszę śrubokręta wkładać. Bo to jest, to po prostu już jest, tego już nie ma, że tak powiem. Wszystko jest miękkie. I fajnie, że ktoś tu dał szmaty, żeby zasłonić o właśnie takie otworki przed sprzedażą domu. To był bardzo fajny pomysł, bardzo mądry. Bo faktycznie nie było tego widać, nawet teraz jak chodziłem bez światła, nie było tego widać. A pięknie odwróciło uwagę od tego, że tutaj nie mamy, to już nie jest drewno, to jest próchno. To ma więcej wspólnego z kompostem niż z drewnem, moim zdaniem przynajmniej. Z drugiej strony tam jest to samo, no nie jest to samo, jest w dużo lepszym stanie, ale zaraz będzie to samo. I tam parę łat jest do wymiany. Poza tym, jeżeli chodzi o te główne dechy, to one raczej są w porządku. Poza fragmentem tutaj. O, tu jest fragment, gdzie jest trochę gorzej. Natomiast tu wszędzie jest jeszcze jakaś tam siła. No, także... No widać zresztą, że się leje, to jest świeża woda, to nie dzisiaj się, nie rok temu się zrobiło, tylko wczoraj i dzisiaj jeszcze nie wyschło. Cały komin pęka, bo po nim też się leje woda cały czas, całą zimę się lała, pewnie później przyszedł mróz, wszystko spękało i tak dalej, no nie muszę chyba tłumaczyć, jak działa woda. Takie rzeczy ciężko się nagrywa jednak. I nie jestem w stanie tego inaczej nagrać niż tak. Pokazuję wam, co się dzieje. Staram się być z wami szczery i
i dawać takie w miarę wiarygodne informacje. No, z tym dachem jest naprawdę nieciekawie. Wiem, że większość z Was pomyśli, że dobra, wymień te dachówki i będzie dobrze. Natomiast no, to musi wytrzymać ze 2-3 lata i ja nie będę tutaj co każdy deszcz biegać na strych i patrzeć, która teraz dachówka jest do wymiany. Jeżeli by to faktycznie było tak, że ja wymienię te pęknięte dachówki i mam spokój na następne parę lat, to co innego, ale wymieniłem dachówkę i minęły 2 tygodnie. I znowu muszę coś robić. A widzę, no jakby myślę, że widzicie wiadomości, widzicie co się dzieje na Dolnym Śląsku, nie na Dolnym Śląsku, tylko na dole Śląska. I widzicie, jakie tam są wichury, powodzie, ulewy. Tutaj nie jest aż tak źle, natomiast dzieje się również. Kurde, muszę znowu iść do fryzjera. Ta wilgoć niedobrze działa na moją fryzurę. Ale wracając, no to jest dosyć mocne ulewy są i nic dziwnego, że ten dach nie wytrzymuje, biorąc pod uwagę, że ma około 60 lat. Będzie coraz mocniej, będą te wiatry, będą te ulewy, będzie zima i jakby no, będą problemy. Więc zastanawiamy się w tej chwili nad wymianą poszycia na blachę trapezową, bo jest najtańsza, drugiej kategorii, tak żeby nie kosztować się nie wiadomo jak, ale żeby mieć to zrobione poprawnie. Nie musi być ładnie, musi wytrzymać do czasu zrobienia dobudówki. Jeszcze jakiegoś na okładkę coś muszę cyknąć, jakąś fotkę i będę kończyć. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Będę Was na bieżąco informować, co się dzieje. Prawdopodobnie będzie odcinek ze sprzątania strychu, bo żeby cokolwiek tu zrobić, to musi zniknąć. Już czuję, że zaczynam mieć katar, bo jestem też uczulony na kurz. Więc to wszystko trzeba się tego pozbyć i poleci to prawdopodobnie do worków bio. Ale jest tu sporo ciekawych rzeczy, które będę chciał Wam pokazać, jak będę tu sprzątać. Sam jeszcze nie wiem, co tu odkryję tak naprawdę. Więc zachęcam do tej subskrypcji i idę zrobić fotkę na okładkę. Co myślicie o takiej na przykład? Takiej. Za daleko. O, bliżej. O, tu trzeba, żeby napis był. To muszę odstawić i zrobić takie. Myślę, że się nada. Jeszcze zrobię wersję, po prostu zdjęcie, a nie screena. No, także trzymajcie się, życzę Wam szczelnych dachów i do następnego. Hej!